Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale Marisa z Pazurem. Dzisiaj mam dla Was filmik troszeczkę z przeszłości, nagrałam go już jakiś czas temu i na prawym ręku miałam mani, które robiłam też już jakiś czas temu, a filmik na ten temat znajdziecie pod linkiem w prawym górnym rogu. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, dowiecie się na nim wielu ciekawych informacji na temat mani tytanowego. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Na moim lewym ręku mam paznokcie przedłużone moją ulubioną metodą, którą pokazywałam również w jednym z filmików, a ten filmik zalinkuję również w prawym górnym rogu. Natomiast dzisiaj będę robić mani, które nazywa się potocznie peekaboo z angielskiego. Peekaboo oznacza tak naprawdę w tłumaczeniu na polski akuku. To jest taka rzecz, która się robi małym dzieciom, jak są w wózeczku, takie akuku. Z tego się wzięła nazwa, ponieważ jest to po prostu brokat umieszczony przy skórkach i taki troszeczkę zatopiony w innym kolorze. I moja pierwsza rada do uzyskania idealnego czy bardzo fajnego właśnie mani peekaboo jest taka, aby użyć koloru półprzezroczystego. Ja tutaj akurat będę używać koloru, który się nazywa Erica od Revela. Jest to bardzo, bardzo popularny ich kolor i jest to bardzo ładny w ogóle ich kolor, taki blado-różowy, półprzezroczysty kolor. Jeżeli nie macie koloru, który jest półprzezroczysty, macie kolory, które są kryjące, można bardzo łatwo sobie zrobić taki właśnie półprzezroczysty kolor z każdego koloru, jaki macie. Wystarczy po prostu kolor jakiś bazowy, różowy czy jakikolwiek, wymieszać pół na pół z pudrem przezroczystym i wtedy otrzymacie taki półprzezroczysty kolor. Ja położyłam również ten kolor na pozostałe trzy paznokcie, na których nie będę miała zdobienia i moja aplikacja jest zawsze taka sama, jak widzicie. Nakładam cienką warstwę bazy, oczyszczam paznokcie dookoła moim szpikulcem, a nadmiar pudru oczyszczam pędzelkiem. I w ten sposób nałożyłam trzy warstwy pudru na moje trzy paznokcie, a teraz będę robić zdobienie na pozostałych dwóch. Krokiem numer 2 jest położenie brokatu na około mniej więcej 1/3 paznokcia, jak najbliżej skórek. I moja rada numer 2 jest taka, aby użyć w miarę takiego grubszego brokatu. Uważam, że wygląda to najlepiej. Grubszego w sensie takiego, który ma grubsze, takie większe brokatowe drobinki w sobie. Wtedy to zdobienie wygląda bardziej efektownie. Można to zrobić oczywiście z takim drobnym, miałkim brokatem, ale uważam, że moim zdaniem osobiście lepiej to wygląda, jeżeli te brokatowe drobinki są trochę większe. Moja rada numer 3 tyczy się nie tylko tego zdobienia peekaboo, ale ogólnie pracy z takim grubszym brokatem, z brokatem z grubszymi drobinkami. On się po angielsku nazywa chunky. Te brokatowe drobinki, one lubią trochę sterczeć niestety, dlatego bardzo, bardzo polecam przyklepać je dokładnie palcem. Można, jeżeli nie chcecie tego dotykać palcem, można się przykleić, oczywiście ta baza jest klejąca. Można to zrobić przez taką torebkę foliową. Ważne jest to, żeby ten brokat, że tak powiem kolokwialnie, przyklepać i ułożyć jak najbardziej na płasko. Wtedy ten nasz paznokieć nie nabierze takiej dodatkowej grubości. Jeżeli za pierwszym razem ten brokat nie położy się Wam tak, jak chcecie, to zawsze można dodać miejscowo troszeczkę bazy i tak jak ja na przykład tutaj pokazuję, tutaj dodać kilka tych właśnie brokatowych drobinek po to, żeby ten brokat wyglądał jeszcze ładniej, żeby jeszcze ładniej odbijał światło. Dokładnie tak samo postąpiłam na serdecznym paznokciu i jak widzicie, tak wygląda moja aplikacja brokatowa. A teraz przystąpię do nakładania tego pudru półprzezroczystego. W pierwszym kroku nałożę go na tą brakującą część paznokcia po to, żeby stworzyć, że tak powiem, równą powierzchnię, ponieważ tam, gdzie nie ma pudru, jest po prostu dół, jest taka dolina, więc żeby ją wypełnić, nakładam tam właśnie puder. Tutaj chciałam skorzystać z okazji i powiedzieć, że mój kanał niedawno osiągnął 200 subskrybentów, z czego naprawdę bardzo się cieszę i bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za Wasze subskrypcje. I jednocześnie chcę już zapowiedzieć trochę wcześniej, jeżeli osiągnę 500 subskrybentów, to na pewno będę organizować kolejne rozdanie właśnie dla Was, dla moich subskrybentów, dla tych osób, które mnie wspierają od samego początku, żeby Wam, że tak powiem, jeszcze dodatkowo podziękować. A tutaj będę już nakładać kolejną warstwę i tak jak pokazałam przed chwilą, będę ją nakładać troszeczkę wyżej niż tą warstwę poprzednią, tak żeby troszeczkę pokryła ona ten brokat i w ten sposób tworzy się taka iluzja tego zatopionego brokatu w tym półprzezroczystym kolorze. Ta aplikacja, przez to, że ten brokat jest taki trochę wystający, nie wygląda super rewelacyjnie, ale nie ma się co przejmować, naprawdę wszystko da się wypiłować, da się wszystko wygładzić. Teraz nakładam kolejną warstwę koloru, jeszcze troszeczkę wyżej niż poprzednio, ale nie za mocno, nie dochodzę do samych skórek, po to, żeby nie kompletnie zakryć ten brokat. Natomiast tutaj położę dwie warstwy pudru przezroczystego, po to, żeby zabezpieczyć brokat, który jest przy samych skórkach, no i żeby zabezpieczyć również kolor, ponieważ przy piłowaniu może się spiłować tego koloru dosyć sporo, dlatego polecam naprawdę dwie warstwy pudru Clear. I przy tej drugiej warstwie staram się naprawdę wejść dokładnie w te wszystkie górki, dołki, ponieważ no niestety przy takiej aplikacji utworzą się troszeczkę jakieś górki, dołki, dlatego że ten brokat nie jest płaski, on nie jest idealnie płaski, mimo że jest on przypłaszczony, ale mimo wszystko ma jakiś tam swój kształt, on się nie układa, nie zawija się, nie układa się tak do paznokcia, żeby był zupełnie na płasko, więc ważne jest, żeby po prostu wszystkie dolinki, górki, dołki wypełnić i wtedy nie powinno być żadnych problemów przy piłowaniu. Bardzo polecam dosyć obficie nałożyć aktywatora po to, żeby on miał szansę przejść przez wszystkie warstwy tego pudru, który położyliśmy przed chwilą i w momencie, kiedy on sobie dobrze stwardnieje, ja lubię odczekać naprawdę całkiem spory czas, około 10 minut, nawet do 10 minut, po to, żeby ten aktywator miał szansę przejść przez wszystkie warstwy i dokładnie te wszystkie warstwy utwardzić. Po nałożeniu topu tak wygląda z bliska moja aplikacja. Jak widzicie, część tego brokatu jest zatopiona w tym półprzezroczystym kolorze. Sam kolor, tak jak mówię, ta Erica jest naprawdę przepięknym kolorem i jak widzieliście, mam już zużyte pół słoiczka, będę musiała chyba zamówić niedługo. No cóż, tak wygląda efekt końcowy. Moim zdaniem ta aplikacja daje szansę na osiągnięcie tego efektu peekaboo naprawdę w bardzo fajny sposób. Jak widzicie, po wypiłowaniu tych wszystkich warstw nie jest jakoś strasznie grubo. Tutaj mogłam wypiłować może trochę bardziej te końcówki paznokcia, czego nie zrobiłam, powinna była to zrobić. I przepraszam, że tak się tutaj masuję, ale po prostu wmasowuję olejek w paznokcie i w skórki, który bardzo Wam polecam. Również nie tylko na zakończenie manikuru, ale polecam używać codziennie. A tymczasem żegnam się już z Wami, to już koniec. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików.